Ponieważ trudno mi się było zaczepić w Krakowie, dostać tutaj etat, pojechałem do Wrocławia, który wspominam szalenie serdecznie. To było fantastyczne miasto w tamtych latach i do dzisiaj zresztą jest. Ton wówczas jeszcze nadawali Lwowiacy. To byli, a ja pochodząc z Krakowa, który przecież bardzo lubię, to jest moje miasto, jednak byłem zauroczony tym Wrocławiem. Podejście do życia było, powiedziałbym, swobodniejsze, a i przede wszystkim weselsze. Dużo bardziej się śmiano. Ci ludzie potracili wszystko, to byli przede wszystkim Lwowiacy, wino poszło do Gdańska, prawda, do Szczecina, w inne tereny, a tam dominował Lwów. To było tak przyjemnie, ja jako bardzo młody lekarz, który zaczynałem, przychodziłem do kliniki, portier otwierał drzwi i mówił mi, to moje uszanowanie, panie doktorze, to jak się pan dzisiaj miewa, to wszystko się robiło od razu takie inne, prawda? I ci koledzy, którzy też z tym zaśpiewem ciągnęli, starsi dużo ode mnie, bardzo miłe stosunki, bez takiej jakiejś strasznej pazerności i bez takiej sztampy. Lubiłem to bardzo. Tam się doktoryzowałem, habilitowałem. No i potem dostałem taką propozycję, niespodziewaną dla mnie zupełnie, żeby wrócić do Krakowa na kierownika kliniki. I to było tutaj, na tej Skawińskiej. Jak tu przyszedłem, to była po prostu rozpacz. To było tak strasznie zapuszczone, tak brudne. I to, co dostałem, to było takie maleńkie. To było 12 czy 14 łóżek. I w dodatku zorientowałem się, że no też, że ten skład, który tutaj był dosyć dziwny. No i po dwóch czy trzech tygodniach wezwano mnie na Radę Instytutu. To był taki system, że zadzwoniono tutaj, że mam być na ulicy Kopernika w Instytucie Chorób Wewnętrznych za 15 minut, więc ja pędząc tramwajem ledwo tam zdążyłem, a tam była ta Rada Instytutu. Siedział dyrektor, paru profesorów, panie salowe, przedstawiciele związków zawodowych, pierwszy sekretarz, drugi sekretarz, trzeci sekretarz partii, wszyscy siedzieli. No i powiedzieli mi, proszę pana, pan jest młody, zdolny, pan ma ambicje, tam jest dobry zespół, trzeba by pan, że proszę zwrócić uwagę na tego, a tego kolegę, my oczekujemy, że pan go będzie za jakieś 2 lata habilitował. Po prostu zrobi pan z niego docenta. A ja powiedziałem, no moje wrażenie jest inne i że ten pan nie bardzo się nadaje na docenta. I zaczęła się dyskusja. I w sumie przerwano tą naradę. Po latach ja spotkałem tego pierwszego sekretarza partii na ulicy, który był psychiatrą, więc miał troszkę inne takie, no już nie był tak strasznie skaczący mi do oczu, jak jego drugi, trzeci sekretarz te związki zawodowe. Ja mówię, proszę pana, czemu pan wtedy przerwał to zebranie? Dlaczego tak było? A on mówi, bo się śmiałem, że pan pobije drugiego sekretarza partii. No i wtedy pański żywot naukowy w ogóle byłby skończony raz na zawsze. No i wtedy sobie pomyślałem, że jeżeli ja tu mam być, a we Wrocławiu pracowało mi się bardzo dobrze, no to albo mi pozwolą coś robić, albo ja zwracam do tego Wrocławia. Ja się nie muszę nazywać kierownik kliniki, docentem, miałem 31 lat. Nic mnie tak strasznie nie zmuszało, żeby tu być. No i poszedłem do rektora. Zamówiłem się, to był uroczy człowiek. I do panie rektorze, mnie o jedno chodzi, żebym miał prawo doboru asystentów, żebym mógł brać studentów. Ja się nimi zajmę, poświęcę im czas. Sam nie czuję się specjalnie stary. Z nich może będą później asystenci. I rektor mówił, to bardzo mi to odpowiada, ale musiałby pan to uzgodnić z pierwszym sekretarzem POP, organizacji partyjnej. A to było tak na Święty Janny, że tu był gabinet rektora, a po przeciwnej stronie był gabinet sekretarza. No to ja się zamówiłem do sekretarza, dostałem się i o dziwo on się zgodził. I tak się to zaczęło, że zacząłem tutaj różne rzeczy zmieniać. Oczywiście nie mogłem zmienić tego budynku okropnego. To wiecie, to robiło wrażenie. Zawsze było tłoczno. Zawsze ludzie leżeli na korytarzach. Między tymi dostawkami, jak my je nazywamy, chodzili odwiedzający. Przy naszym klimacie, gdzie pół roku leje, śnieg czy deszcz, ci ludzie chodzili w kapotach.
A na każdym rogu stały spluwaczki i były takie duże napisy. Pluć tylko do spluwaczki. Ja po prostu chodziłem taki, ale nie byłem tu jedyny w tym budynku. Był starszy ode mnie profesor, który uważał, że no tak był nauczony, że był zresztą ftyzjatrą, więc może inaczej to odczuwał niż ja, że te spluwaczki są potrzebne, prawda, i takie napisy też. No i tak to wyglądało. No aż potem w końcu pękła komuna i można było zmieniać. I ja miałem to szczęście, że już mając dosyć rozwiniętą współpracę naukową z zagranicą, zacząłem gorączkowo szukać, gdzie zdobyć pieniądze na Zachodzie. I nawet nie przez te kontakty, tylko dzięki kontaktom z innymi ludźmi dostałem duże wsparcie o dziwo z rządu Flandrii, Królestwa Belgii. Do dzisiaj to są tablice dziękujące im za to. I tak pisałem te podania, starałem się. Pomyślałem sobie, to już jest nudne, ja zawręczam tych ludzi, którzy właściwie mnie znają w tym rządzie Flandrii, bo tam była taka ścieżka. I pomagał mi w tym prawnik, który był frankofonem, ja dobrze znałem francuski, więc którego w życiu nie spotkałem. Był bardzo uczynnym człowiekiem. Był profesorem prawa, dość młodym człowiekiem tam w Antwerpii. I pewnego dnia mu już napisałem, panie profesorze, no już mi jest wstyd, ja pana nudzę, pan mnie nie zna, żebram o pieniądze, dziękuję, kończymy tą sprawę. A on mi odpisał, to wtedy faksy chodziły, nie było e-maili, odpisał, me courage, odwagi, nie wolno tak rezygnować. I zachęcił mnie, żeby to kontynuować. I zdobyłem te pieniądze. Najpierw pierwszą transzę, potem drugą. A jak tak było, no to zwróciłem się do rządu naszego, że czy by nie partycypował w tym. Zresztą takie było jakby oczekiwanie tych ludzi z Brukseli, z Antwerpii. No i tak zdobyliśmy te pieniądze i zaczęliśmy remontować ten budynek. No i stopniowo postawiliśmy całe nowe skrzydło, bardzo nowoczesne, z fantastyczną, intensywną terapią, która też działa od początku. Ja tutaj nastałem z pięknymi laboratoriami, doposażyliśmy to i to się tak wszystko udało. I tak to już wtedy miałem zespół ludzi, który ze mną pracował. Dzisiaj pracuje 12 samodzielnych pracowników nauki, 6 profesorów, 6 docentów, wielu asystentów. Także to są już duże zespoły, które mają swoje zainteresowania. Ja próbuję wciąż zrozumieć to, co robią. W klinice, którą od wielu, wielu lat kieruję, jak padł komunizm, a myśmy mogli zacząć zarabiać legalnie trochę pieniędzy jako zespół, prowadząc jakieś tam badania dla przemysłu, na przykład jakichś nowych leków i tak dalej, dostawaliśmy jakieś środki za to, jakieś pieniądze po prostu, to pomyślałem sobie, no to ja kupię tutaj fortepian. Bo widziałem przez całe lata, jak tutaj w tych bardzo zapuszczonych pomieszczeniach, to dzisiaj wygląda zupełnie inaczej. Ci biedni chorzy siedzieli na korytarzu i patrzyli się w ten czarno-biały telewizor. Tak? Myślę sobie, no gdyby się kiedyś udało, to ja to zmienię. No i zgromadziliśmy trochę pieniędzy tutaj z kolegami. Zadzwoniłem do dyrektora szkoły muzycznej. Mówię, panie dyrektorze, ja bym kupił jakiś instrument. Średniej klasy, bo pieniądze mamy takie sobie, ale jestem zdecydowany. A on mi odpowiedział, wie pan co, dobrze się składa, bo mam niezły instrument, ma jedną wadę. Ja spytam, jaka to wada? A on powiedział, jest biały. A, ja powiedziałem, proszę pana, to ja chcę go do szpitala, to jest idealnie. Kupiłem go i od tego czasu, to już jest no, prawie 20 lat, może 18, robimy regularnie tutaj w klinice. Mamy taką salę na jakąś, oprócz dużej sali wykładowej, ale mamy taką salę, którą nazywamy konferencyjną na jakieś 70-80 osób i raz w miesiącu, raz na 6 tygodni prosimy chorych, tych, którzy mogą. Oczywiście nie chorych z intensywnej terapii. I albo przychodzą koledzy z piwnicy moi, albo aktorzy, jak Ania Dybna, czy ktoś inny, prawda? Albo prosimy uczniów ze szkoły muzycznej średniej, takich jak ja kiedyś byłem, dla których to jest wtedy duże przeżycie, prawda? To, że albo grałem w trio, czy w kwartecie, czy coś takiego. No i takie spotkania dla chorych robimy regularnie. To są te rzeczy ze szkoły muzycznej, które mi zostały.